I w ten sposób, proszę Państwa, dokonaliśmy procedowania druków w pierwszym czytaniu, a teraz przechodzimy do jednoczytaniowych. W tej chwili przechodzimy jeszcze do projektów uchwał w trybie dwóch czytań. I pierwszy z nich dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Świętego Wawrzyńca nr 41 ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1430, pierwsze czytanie. Referuje Pani Dyrektor Trębecka. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Projekt uchwały dotyczy zbycia lokalu nr 13 o powierzchni 15,64 m² w budynku przy Świętego Wawrzyńca 41 wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych oraz działce. Kamienica przy Świętego Wawrzyńca 41 nie jest wpisana indywidualną decyzją do rejestru zabytków, znajduje się natomiast w wojewódzkiej gminnej ewidencji zabytków. Lokal składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki o powierzchni 2 metry. Lokal jest położony na parterze, wymaga remontu. Z uwagi na konieczność poniesienia nakładów został przeznaczony do sprzedaży. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie na kwotę 79 427 zł, czyli 5078 zł za metr kwadratowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej kwestii pozytywną opinię jednomyślnie wyraziła Komisja Mienia i Przedsiębiorczości. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek na dzień 17 września godzina 15 i ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 19 września godzina 15.